bonkers. Cześć wszystkim, ja jestem Rafix, witam was w unboxingu Rafix Tech Box i zaczynamy unboxing długo oczekiwanego, mojego kochanego pudełka, wersja kolekcjonerska Lary. O, Research of Tomb Raider i lecimy. Aha, nie mam noża. To już było rozcinane, także się nie musicie tego. Czemu ja to robię rękoma, więc nóż nam jest niepotrzebny, chociaż pewnie się przyda. Więc ja poproszę Arka, Arek, weź tam gdzieś jest nóż. Jest mój kolega, ale on mi nie będzie pomagał w unboxingu, więc wiecie. O kurczę. Wow. Gdzieś w środkowej. Temu możemy podziękować. Dobra. Teraz to wyciągniemy. Nie wiem, czy możemy to odwracać do góry nogami. Mam nóż. To będzie mój nóż do unboxingu, tak jak Blowman. Kurczę, żeby mi kadr nie ucinał. Muszę kucać, bo ja mam unboxingi tak, że ja mam na ziemi i na siedząco. Na słynnym dywanie. Znaczy jeszcze nie słynnym, bo nikt go nie zna. Nie wiem, czy można to odwracać, ale tu nie jest nic napisane. O, wyłaź! Powoli wychodzi. O, zastało się. Trochę to potrwa. Jest! Made in China. Widać to? Musi być widać. Made in China. Temu też podziękujemy. Okej, okay, wracamy. Ty, tam się coś już... Tam coś jest! Tutaj jest mam mikrofon, słuchaj. Tam coś jest. Tam do mikrofonu mówię. Nie no, brawo dla mnie. Nóż. Mam jeszcze GoPro'ka, żeby kamerę nie ściągać ze statywu, bo ustawiałem tą kamerę z jakieś pół godziny, bo nie mam statywu, wiecie, jeszcze hajs z YouTube'a nie przyszedł. Pieniążki. Chciałem, otwieramy. Chodźcie, panie. Ocie panie, ja powinienem to w rękawiczkach robić jak rojo. Ocie panie. Ej, weź kurna snap. Unboxing, filma walnij. No filma, no snapa, filma, nie? Teraz delikatnie musimy to odwrócić. Znowu, ja nie wiem, czy na pewno można to odwracać. Okej. Okay. Nie, no to jest coś. Już mamy... Weź tam dalej! Na wyrok. Kurczę, nie wygodnie mi się. O, patrzcie, widzicie? Są nawet strzałki napisane. Kurczę, musimy trzymać to tak. Teraz. Tutaj, tu przeciąć. Nie ma tam napisane, tak? Ale tniemy. Okej. Otwieramy. Tym. Co tu jest? Blokuje mi się. Okej. Wy zobaczycie pierwsi, mam nadzieję. Koniec. Wow, dobra. Serio? Ja z tego snapa. Okej. Nie, no to jest jakiś żart. Dzień dobry. Ja jestem Rafixowa dziewczyna Rafixa, której nie ma. I dzisiaj poproszę unboxing. Ale to jest ekstra. Dobra, koniec z tym. Wyjazd, zostaw mnie! To potwór spaghetti. Trzeba się pomodlić. Okej, dobra, wyciągamy. Tu mamy największe pudło. I tu jest, o kurna, tu jest figurka. Okej, to figurkę, to później. Dobra, to... O tak. To nie jest limitowana dziecia z gorczycą. Tą, jak ona tam miała, podporę głos, to jest po angielsku szyszko, ale co tam, nieważne, że po angielsku, patrzcie, mam pudełeczko, nieważne co jest napisane, każdy widział pudełko, w Empiku już jest, kod tu jest, ja wam nie pokażę tego kodu, nie ma tak, chociaż pewnie już by był wykorzystany, okej, okay, mamy kopertę, z pięknym logo, okej, okay, odkręcamy. Uwaga! Co my mamy w pierwszej kopercie? A zwycięzcą konkursu jest... Wow, metalowe pudełeczko! A co w metalowym pudełeczku jest? Aha! Tu możemy schować naszą kochaną płytę z gry. Research of Tomb Raider. Okej, odkładamy. Kładę tutaj. Tą kopertę też odkładamy tutaj. Okej, to zrobimy tak na kopercie. O, tu gdzieś powinno być widać, wszystko powinno być widać. Ja zmieniam, kurna, skarpetką z kogo. Dobra. Okej. Tutaj. Co tu może być tu? Ja myślałem, że są karty, bo widziałem jakiś taki krótki unboxing i gościu pierwsze co rzuciło się tu w oczy, że co tu jest. Ale tu chyba mamy wisiorek. Tak, bo wisiorek był zawsze w
ukryty w tym, uwaga. Nie, co to? Tak, wisiorek. No, tym razem plastikowy, to się nie postarali. Chociaż weź mi ściągnij, tutaj mam. Delikatnie. Mam z kolekcji Lara Croft Temple of Ostrich, czy jakoś tak, ktoś się tak mówi, nie znam angielskiego, wiecie jak to jest, nie? Angielską wersję rozpakowuję. Wiesz, o, mamy. Tak wygląda z tamtej kolekcji, a tak wygląda za to pudło, wyszło więcej, a za to mniej, tu mamy lepszą jakość. Ale okej. To odkładamy na bok. Dobra, dobra, co mamy dalej? Co tu jest? Przykleiło się. I have from you blah 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 across still there to have the blah blah blah, nie wiem angielskiego. Przetłumaczę sobie, tłumaczę gogle. Tak. Okej. Okay. Mamy kolejną kopertę. Znaczy kolejną, drugą kopertę. Także odpakowujemy. Krócimy. Okej. Okay. Długo to nie potrwało. O nie. O nie. O nie. Paruś, patrz. Cóż to, notes. I co my tu... Wow! Ej, ja będę miał brał go do szkoły. Nie no, w życiu go nie zapiszę. Co tu mogę pisać? Tu nie ma nic. Chiny musiały się popisać. Made in China. Nie no, super. Tu nic nie było widać, ale to jest nieważne. Okej, no to go zawiązujemy tak jakoś. Okej. Jest. Układziemy tu na kopertę. Co coś jeszcze jest? Halo! Halo. Tylko moje zawiedzione myśli tam są. No i to tyle z tego dużego pudła. No jest. Tutaj mamy ten kod wam zakryje, nie ma patrzenia. Kod. Tu mam pudełko, odłożyliśmy, a teraz przyszło czas na figurkę. Otwieramy. Jest. Uwaga, odwróci piersi. Bomba? Ale chyba. Nie, nic, nie. Ale chyba. Ale akbar! Okej, okay, także proszę pani, my pani na odwrót. I raz. Będzie do góry nogami. Się nie otwiera, nie otwiera się, tylko nie otwiera się. Ups, coś. Podarłem! Dobra, może. Okej. Okay. I teraz taki dym powinien być taki. O kurde. Wow. Troszkę cuchnie. Ale to chyba normalne, świeży plastik. Łocie, panie! To się postarali. To trochę karton. Znaczy styropian, no to jest daleko do kartonu. Nara. Wow, ale piękna. Szupcio, szuperanczko wygląda. A to wszystko jest wyciągane. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Ja nie chcę niczego popsuć, ale to wszystko można ściągnąć? Ej, to można ściągnąć, patrzcie. Nie no. Można! Nie! Dobra, bo go psuję, chociaż nie no, można, bo było tym. Nie no, dobra. Co tu mamy napisane? Made in China? Zgadłem, Made in China. Okej. Okay. Made in China. Jak ktoś tak chce czytać, to tak niech czyta i jeszcze tak przetłumacza. Nie no, figurka świetna, super. Ale tylko nie zdejmiesz. Nie, to są po prostu tak poprzyczepiane, ale to nie są do zdejmowania. No, nie są. Lepiej tego nie zdejmować. Także figurkę mamy. Pełną styropianą mi zostało jeszcze. Wyjazd mi z tym. No, okej, okay. Co my tu jeszcze mamy? No dobra. Pudełko. Na płytkę. Notesik. Notesik. Wisiorek, który trzeba sobie związać. Na jaką kto chce ten. Mamy tu wisiorek. Ej, Lara, ogarnij się. Nie zostaw mnie to. Okej, okay, mamy wisiorek. Dobra. I mamy pudełko na wisiorek. Płytę z gro. I z kodem, ale ten kod jest... Aha, ten kod jest do tego, do DLC, jakby Season Pass, z tego co się nie mylę. No to tyle, no. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego unboxingu Rafix Tech Box. Mam nadzieję, że się podobało, możecie dać łapkę w górę i zasubskrybować kanał. Dla nich szczególnie. Mam nadzieję, że odcinki pojawią się już niedługo z... Research of Tomb Raider, a najpierw mam nadzieję skończyć starą serię, bo nie chcę mi się przeplatać, że trochę tej, lepiej zakończyć stary wątek i zacząć nowy, chociaż premiery już minęło, pewnie tak mówiłem na początku. Ale dobra, no to tyle, dzięki na razie wszystkim i... Buja! Yeah!
Don't stop, don't stop, don't stop talking to me.